Dzień dobry Państwu, witam na portalu radomsko24.pl i Irek Staszczyk. Witam Państwa, witam mojego gościa Andrzej Kucharski. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa. Na nowy naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Od 1 września. Od 1 września 2021 roku. To stanowisko chciał Pan objąć? Tak zapytam. Powiem tak, od początku swojej pracy zawodowej pracowałem jako nauczyciel czynny w jakim zakresie, bo miałem taką przerwę spowodowaną pracę w oświacie, ale o charakterze bardziej wychowawczym niż dydaktycznym. Mówię o pracy w bursie szkolnej, tam byłem dyrektorem przez szereg lat, później dyrektorem tworzącego gimnazjum, a później nauczycielem przez dobrych kilka lat, bo od 2003 roku tak do tej pory. No właśnie, bo niektórzy twierdzą, że to było w pewnym sensie takie polecenie polityczne poseł Anny Milczanowskiej. Andrzej Kucharski będzie naczelnikiem Wydziału Świat. Wiem, że był konkurs. Oczywiście był konkurs, natomiast bez mojej woli na pewno by się nie odbyło, bo jestem wolnym człowiekiem, więc sam o sobie decyduję. Natomiast istotnie sprawy oświaty, czasami może potrzeba jakiejś przerwy na to, by na proces dydaktyczny spojrzeć z nieco odnowionego punktu widzenia. Pan spojrzy z jakiego punktu na ten proces edukacyjny? Administracyjnego, tak, zarządzania placówkami, kierowania placówkami. No bo panie naczelniku, no chyba nie ma co ukrywać, jest pan osobą, która ma konserwatywne poglądy. Tak, tak, zdecydowanie ja przyznaję się do swoich poglądów konserwatywnych. Czyli proszę mi powiedzieć, będzie pan się sceptycznie odnosił, bądź pan, powie pan, że absolutnie nie, jeżeli młodzież będzie chciała w szkole zrobić sobie święto Halloween? To są dwie różne rzeczy. Między konserwatyzmem a działaniem na rzecz dobra dziecka to są jakby wykluczające się rzeczy. Rzeczywiście Halloween jest świętem, które powoduje wchodzenie w niepotrzebnie w magię, w rzeczywistość, przed którą młodzież powinniśmy chronić. To niewątpliwie jestem do tego głęboko przekonany. Czyli co, jeżeli dyrektorzy powiedzą, że młodzież skłania się do przeprowadzenia takiego święta i w jakiś sposób pana będą chcieli o to zapytać, będzie osobiście, sprzeciw? Osobiście będę odradzał, natomiast placówki mają swoją autonomię i należy to uszanować. A jeżeli chodzi na przykład o Marsze Równości, jeżeli młodzież będzie miała taką wolę przejść po Radomsku, zamanifestować? Co? No właśnie co, jeżeli te marsze mają na celu promowanie wartości, a nie antywartości, jak najbardziej, ale to muszą być promowanie wartości. Jesteśmy środowiskiem, jesteśmy społeczeństwem opartym na ściśle określonym systemie, który zbudował ten naród od tysiąca ponad lat. Jeżeli ktoś próbuje, nie powiem brzydko, ale ubliżać godności poglądów swoich ojców, no to chyba się z tym zgodzić. Ale co ma pan na myśli mówiąc antywartości? Antywartości to znaczy te rzeczy, które są antywartościowe, czyli takie, które nie wchodzą w kanon etyczny naszego społeczeństwa. Jeszcze jedna kwestia, bo wiem, będąc przewodniczącym Komisji Oświaty, dość sceptycznie pan się wypowiadał na temat stosunków polsko-izraelskich i tutaj czy będzie pan ingerował, jeżeli będzie młodzież chciała nawiązać kontakty z młodzieżą z Izraela, bo były takie kontakty. Nie wiem skąd to stwierdzenie, że jestem sceptyczny wobec relacji polsko-izraelskich, to jest nadużycie. Ale te wystąpienia, które były panie naczelniku przy tej tablicy upamiętniającej radomszczańskie getto, tam były pewne niejasności, prawda? Niejasności spowodowane fałszowaniem historii, tylko to. Jeżeli staniemy w prawdzie historycznej i będziemy mówić o prawdzie, o tej rzeczywistości, jaka była, to trzeba jej sprostać. Natomiast nie wolno doprowadzić do sytuacji, kiedy jesteśmy bezpodstawnie oskarżani, odsądzani od czci i wiary, jak niektórzy twierdzą, rzekomo coś wyssaliśmy z mlekiem swej matki. No to jest skandal i na takie rzeczy pozwolić po prostu dla godności naszej ojczyzny, dla godności Polaka nie możemy sobie pozwolić. Najważniejszą funkcją szkoły jest funkcja edukacyjna oraz wychowawcza. To wydaje się oczywiste, że kurator powinien mieć nieco silniejszą pozycję niż samorząd. Z tym się pan zgodzi? Tak. W chwili obecnej? Tak. Czyli rozumie, że to będzie kurator decydował, czy kto będzie dyrektorem szkoły, kto nie będzie, Ale to są dwie różne kwestie, jejku. Będzie decydował o wyborze na przykład, biorąc pod uwagę skład na wybór komisji. Tak, wpływa na wybór, tak stanowią komisje. Natomiast do tej pory tak nie było.
No, do tej pory dokładnie tak było, dlatego że komisja składa się z różnych czynników i do tej przypuszczam, że będzie dalej. Przy wyborze... Ale jeden głos przedstawiciela kuratorium oświaty będzie liczony jako trzy głosy, także wie pan, no, w każdej sytuacji to następuje przegłosowanie wtedy, prawda? To znaczy, po pierwsze, to nie jest, chyba z tego co wiem, to gdzieś tam krąży w kuluarach takie rozwiązanie, ale nie wyobrażam sobie, żeby jeden człowiek dysponował razy trzy. Myślę, że jeśli już, to będziemy mogli mówić o składzie komisji wieloosobowej, tak jak do tej pory na przykład wiemy wszyscy, że kuratorium dysponowało trzema członkami w komisji. No i tak było i nie wiem, co w tym... Ale mógł przyjechać jeden, teraz będzie mógł przyjechać jeden przedstawiciel, którego głos będzie się liczył jako trzy głosy. Nic mi na ten temat nie wiadomo. No, taka jest prawda. No dobrze, ale wracając, bo w tym momencie umniejsza się również moim zdaniem rola naczelnika Wydziału Oświaty w danym samorządzie, biorąc pod uwagę, że to kurator będzie miał, nazwijmy to, będzie grał pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, odwołanie dyrektora, który no, może nie wypełnić pewnych zaleceń. Wtedy pan, jako naczelnik Wydziału Oświaty, w powiecie radomszczańskim nie będzie miał aż tak dużo do powiedzenia, czy nawet, żeby pan mógł stanąć w obronie tego dyrektora szkoły. Mówimy o wirtualnej rzeczywistości, której nie ma i która mi jest nieznana, dlatego nie mogę się do niej odnieść. Ale ta rzeczywistość następuje, rzeczywistość będzie, panie naczelniku. Nie ma jeszcze rozporządzenia, nic o nim nie słyszałem, proszę mi wierzyć. Na chwilę obecną jesteśmy w sytuacji komisji konkursowej takiej, jaka była. Będzie nowa rzeczywistość, trzeba będzie się do tego jakoś odnieść. Nie umiem się odnieść do tego, co jest gdzieś tam, no wiemy, że tych kaczek dziennikarskich jest mnóstwo, ja traktuję to w tych kategoriach, nie wiem. No ale to wie pan, to nie jest kaczka dziennikarska. A dlaczego? To jest coś, co już ma niebawem... Ale nie weszło. Zakładam, że tego nie ma. Dobrze? Tego nie, oczywiście. A jeżeli to zapadnie, to jeżeli by była taka rzeczywistość, jak ja powiedziałem, to jak pan uważa? To jest dobrze czy źle? Niewątpliwie kuratorium powinno, jako organ nadzorujący pracę szkół, powinien być wzmocniony. Ale w jakim zakresie, to już... Jaki a jeżeli w takim zakresie, o którym ja mówię, to jest dobre czy nie? No, zdecydowanie kuratorium nie powinno mieć większości niż 50%, no bo to wtedy by powodowało jakby no, jednoznaczny wybór danej osoby. No to chyba jest logiczne. Myślę, że nikt rozsądny takiej decyzji nie będzie podejmował. Ministerstwo Edukacji i Nauki utworzyło bezpłatną infolinię ze wsparciem dla rodziców i dzieci. Tam mieli nieść pomoc doświadczeni psychologowie. Minister Czarnek jednak bez organizacji żadnego takiego konkursu wyznaczył do prowadzenia tej infolinii, nie wiem czy pan o tym wie, księdza egzorcystę. Nie wiem o tym, natomiast o tej infolinii wiedziałem, nawet wysłałem informację do podległych szkół. Jest potrzebna czy nie? Potrzebna jest, niewątpliwie potrzebna. No, psycholog współcześnie, wiemy, że młodzież przeżywa duże problemy emocjonalne, a spowodowane są one w dużej mierze no, chyba przeciągającą się pandemią koronawirusa, tym zamknięciem. Myślę, że to jest główny powód, że młodzież jest wycofująca się. Ale nie sądzi pan, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby telefon na infolinię odbierał ksiądz egzorcysta? Nieznane mi ten jest to znaczenie, natomiast dlaczego piętnujemy księdza egzorcysta? Nie, ja nie piętnuję, tylko mi się wydaje, że no większe... No właśnie, jeżeli tak, ale jeżeli ta osoba jest, przypuszczam, że bardziej postawiono tutaj na jego wykształcenie psychologiczne, no znaczy, że był prawdopodobnie psychologiem. Tak, ja nie znam przypadku. Ja tylko domniemywam, czym kierował się minister Czany, którego bardzo szanuję i życzę mu wszelkiego powodzenia, bo wiem, że próbuje oświatę doprowadzić do właściwego rozwiązania. Panie naczelniku, narracja Związku Nauczycielstwa Polskiego, który alarmuje, że brakuje nauczycieli, to jest przesada czy nie? Jak jest w powiecie radomszczańskim, jeżeli chodzi o etaty nauczycieli w szkołach? No właśnie, tu jest to wiecznie te alarmy. Jeszcze 2 lata temu słyszeliśmy alarmy, że będzie ogromne bezrobocie wśród nauczycieli. Straszono reformą, likwidacją gimnazjów, że doprowadzi do zapaści i zwolnień na potęgę. Proces zaszedł w drugą stronę. Na chwilę obecną mogę powiedzieć tak. Jeśli chodzi o powiatu radomszczańskiego. Przykładzie powiatu radomszczańskiego. Nie ma problemów z przedmiotami ogólnymi. Natomiast jeżeli chodzi o przedmioty zawodowe, to zawsze tak ale było. Ale z czego to wynika? Było czy teraz? To jest proces długotrwały, kiedy zagubiliśmy kształcenie zawodowe w naszych szkołach. To był główny powód. Ale nie, również teraz matematyków, fizyków, nauczycieli chemii również brakuje.
To nie są przedmioty. To znaczy jeszcze zawodowe. Szkoła jest jeszcze wydolna. To znaczy niewątpliwie nauczyciele myślę, że się jeszcze w jakim zakresie. Jeszcze wydolny, tak, pan mówi. Tak, tak. Z tego względu. Do kiedy? Dopóki nie będą podniesione pensje. Mhm. Niewątpliwie jest to proces zasadniczy. No, nauczyciele po prostu odchodzą, dlatego że. No pan chyba zna to z doświadczenia. Pan był nauczycielem, tak. I to, co to uposażenie pana miesięczne, był pan z tego usatysfakcjonowany czy nie? Teraz no, patrzy pan z drugiej strony jako naczelnik. Co pan powiem tak, inaczej. Moje uposażenie jest porównywalne do tego, co miałem w szkole, więc. Ale nie, ja wcale, mówię, nie, wcale to nie znaczy, ale nie porównuję. Kadra urzędnicza, przepraszam, tak. Że kadra urzędnicza zarabia więcej, bo tak nie jest. Bo już wiem o tym, tak? No bo przekonałem się, co prawda jeszcze poboru nie dostałem, bo to się wypłaca z dołu, a nie z góry, jak to w przypadku jest oświaty. Natomiast moje pobory będą, no, nie powinno się publicznie o tych rzeczach mówić, ale są porównywalne. Ale jednocześnie chciałem powiedzieć, że miałem kilka nadgodzin, tak? No bo to. Ale nie, może źle pan zrozumiał moje pytanie. Nie chodziło mi o porównanie pana pensji jako naczelnika i nauczyciela, tylko czy w ogóle będąc, pracując w szkole, czy pana to uposażenie pana satysfakcjonowało? Jeżeli chodzi o etatowość, to ilość pracy niewątpliwie tak, no bo przypomnijmy, nauczyciel pracuje 18 godzin tygodniowo i przy tablicy, tak, plus inne obowiązki, które musi spełnić, dopełniając do tych 40. No tak oficjalnie karta nauczyciela to prezentuje czy przedstawia. To jeżeli nauczyciele w powiecie radomszczańskim powiedzą, że dość, że chcą więcej zarabiać, no i nie rozpoczną lekcji, to chyba pan ich w tym momencie zrozumie i poprze. Nie? Niewątpliwie. No strajk musimy, jest najbardziej tak mu dobitną formą. Tak, ale musimy jednocześnie wiedzieć, zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w okresie kryzysu spowodowanego również COVID-em i wymaganie, to znaczy wygórowane ambicje czy wygórowane żądania są według mnie pomysłem nie do końca przekonującym. Z całym szacunkiem to nauczyciele muszą brać to pod uwagę, a posłowie, senatorowie, którzy dostaną po 50% podwyżki pensji, nie biorą tego pod uwagę, że jest kryzys. Ale z tego, co wiem, to właśnie o tym mówiłem, że liczę na podwyżki, które mają nastąpić w oświacie. Mają nastąpić? No mają nastąpić. Budżet oświaty na rok 2021 ile wynosi? W powiecie czy w mieście? W powiecie. No nie spina nam się niestety. Ale ile wynosi, panie naczelniku? W tej chwili nie jestem przygotowany, żeby mówić z wielkościami. Wiem, że się nie spina w granicach powyżej 4 milionów. 4 milionów na początku, dokładnie powiem panu, czy to jest 49 723 000, to jest budżet oświaty w powiecie radomszczańskim. Brakuje podobno, jak mówi opozycja, 9 milionów, pan mówi 4 miliony. Z czego to wynika? Nie wiem, jak obliczyła opozycja, natomiast na bieżąco jest z księgowością, to znaczy z osobami zajmującymi się wydatkami na potrzeby bieżące i na płace. I ten nie spina nam się właśnie w granicach 4 milionów. Proszę mi powiedzieć, szkoła jest przygotowana na czwartą falę, odpukać, żeby jej nie było? Myślę, że tak, po doświadczeniach ubiegłorocznych szkoły już przeszły odpowiedni trening na żywym organizmie i niestety takie przypadki już się w Radomsku pojawiają. Dyrektorzy szkół radzą sobie kapitalnie z tym, podejmują słuszne decyzje, mogę tylko akceptować, bo nie widzę powodów, żeby w jakiś sposób nie zgadzać się na to, jakie decyzje podejmują dyrektorzy szkół. Dobrze, ale muszą się pan, jeżeli chcą na przykład wysłać młodzież na zdalne nauczanie, pierwszy kontakt jest z panem, sanepid i pan. Jak to wygląda? Jaki to jest obieg informacji i podejmowania decyzji? Szkoła, sanepid i... Szkoła, sanepid i pan. Czego panu życzyć teraz, będąc, gdy rozpoczyna pan nową pracę, funkcję naczelnika Wydziału Oświaty? Do przyzwyczajenia się, że mam do czynienia nie z uczniami, a z dorosłymi i to dyrektorami szkół, a więc tego spokoju w podejmowaniu decyzji. Czyli nie zawsze będzie pan, tak, że wyda pan jakąś decyzję, będzie to w pewni zaakceptowane, tylko będzie to poprzedzone dyskusją? To znaczy ja jestem osobą dialogu, lubię dyskutować i uważam, że tylko w ten sposób można do czegoś dojść, jeżeli dwie strony są przekonane do wspólnego kierunku, w którym się zmierzam. Muszę jeszcze dopytać jedną rzecz. Czy były już teraz na początku roku szkolnego telefony do pana od dyrektorów szkół, że jednak brakuje nauczycieli
pewnych przedmiotów, czy nie? Przedmiotów zawodowych. Przedmiotów zawodowych przede wszystkim. Tak, natomiast jeżeli chodzi o, jak powiedziałem, te ogólne przedmioty. No ale to... tak jak wie pan, wspomniałem, chemia, fizyka, matematyka to nie są przedmioty zawodowe, ale tu brakuje w powiecie raduszczańskim. Czy... Ale nie w naszej szkole, nie w naszych szkołach. Nie w naszych szkołach. Nie, są po prostu, tak no, mówię w tym znaczeniu, że nauczyciele realizują zajęcia ponad etat, ale to jest za obopólną chyba zgodą i wolą jednej i drugiej strony, to znaczy dyrekcji i nauczycieli. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za przybycie, również. Za rozmowę. Andrzej Kucharski, nowy naczelnik Wydziału Edukacji i Starostwie Powiatowym w Radomsku, był dzisiaj gościem portalu Radomsko24. Ja wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na portal Radomsko24. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia.